Wielki Piątek, męka Pana Jezusa. Jesteśmy w sanktuarium Chrystusa cierniem ukoronowanego i krwi Najświętszego Zbawiciela. Kiedy przed chwilą słuchaliśmy opisu męki według świętego Jana, to właśnie wtedy, kiedy założono Jezusowi koronę, po raz pierwszy została przywołana ofiara krwi Jezusa, bo nie sposób sobie inaczej to wyobrazić. Ciernie wbiły się w Jego głowę i wypłynęła krew. Nie chodzi tu o plastyczne obrazy i wymuszone porównania. Ale kiedy słuchaliśmy opisu proroka Izajasza w pierwszym czytaniu, to stawaliśmy wobec tego, co tradycja Kościoła i nauka nazywa pieśń cierpiącego sługi Jahwe. On cierpiał, ale był wierny, a skoro był wierny, to żył, a skoro żył, to znaczy, że krew w nim płynęła. I to jest ten pierwszy znak i pierwsza tajemnica, którą dzisiaj chcemy tutaj przywołać podczas tej liturgii męki pańskiej. I to, co jest tajemnicą naszego życia i naszej wierności, krew płynie w nas. Ale co jest również tajemnicą Bożego życia i Bożej wierności? On jest. I my chcemy to odnowić, my chcemy to na nowo przyjąć i przeżyć. To jest również i ta tajemnica i wymowa drugiego czytania z listu do Hebrajczyków, kiedy uświadamiamy sobie, że ten list był kierowany do kapłanów Starego Przymierza, ci, którzy wiedzieli, co to znaczy świątynia, ci, którzy wiedzieli, co znaczą ofiary składane w tej świątyni, również i te ofiary, które wymagały zabić zwierzę. Płynęła krew. I ta objawiająca się podczas ofiary krew z jednej strony kończyła życie stworzenia, ale z drugiej strony była nadzieją, tak jak to w Starym Przymierzu, na to, że Bóg będzie chronił ich życie. I to dzisiaj było też zaznaczone w tej misji arcykapłana i Chrystusa jako tego, który przychodzi i którego wyjątkową wymową nie jest to, że odbiera życie i przelewa krew stworzenia, zwierzęcia, ale przelewa swoją krew. Zupełnie nieprawdopodobne, a jeszcze tym bardziej wtedy, kiedy człowiek uświadamia sobie, że to uczynił Syn Boga. I to wszystko, kiedy dzisiaj sobie przywołujemy, może tym bardziej idąc tym przekazem świętego Jana z opisu męki, właśnie zaczynamy od tego momentu ukoronowania i tej krwi, która zaczęła płynąć z ran na głowie Jezusa, a wtedy był ubrany w szkarłatny płaszcz, jak zaznaczył Jan Ewangelista. Płaszcz, który w przekonaniu tych, którzy go założyli, miał wyśmiać i miał pokazać wręcz: Twoja krew nie ma żadnego znaczenia. Twoje życie nie ma żadnego znaczenia, a my dzisiaj stajemy. I Chrystus, może właśnie szczególnie tutaj, w tym naszym sanktuarium, mówi: Twoje życie ma znaczenie. Bez względu na to, jaki płaszcz ci założą i co będą chcieli wyrazić, ma znaczenie. Jesteś dzieckiem Boga. Niech to płynie dzisiaj do nas, niech to nas utwierdzi. Niech to zostanie też wyrażone za chwilę i w tej modlitwie, ale i potem w tym akcie adoracji krzyża Pana Jezusa, kiedy dotykając Go, całując Go, wręcz mówimy: dziękuję Ci za to, że to mogę dzisiaj przeżyć, że przy tym krzyżu
każde życie, każdego człowieka ma sens. Kiedy żeśmy wsłuchiwali się w opis męki u Jana, on ma tą swoistą wymowę. Ten kolejny moment, który pojawia się, tajemnica Chrystusowej krwi, to może chociażby właśnie wtedy, kiedy był przybity do krzyża. Ale jednocześnie może tym bardziej to przybicie do krzyża, jak to Jan zaznaczył, stało się pretekstem do tego, aby rozdzielić jego szaty między siebie. Z tuniką mieli problem, bo była jedna, a więc rzucili o nią losy. Ale skoro cierpiał, skoro tyle poniósł męki w czasie tej drogi, nie sposób, żeby na tych ubraniach Jezusa nie było krwi, śladów krwi. Ta krew również została na tej drodze, po której on szedł. Co to dla nas oznacza? Ile w naszym życiu jest takich śladów? Tego, co łączymy z krwią Jezusa, życia Boga. Tego, co chociażby przywołuje Eucharystia, kiedy modlimy się i kapłani przywołują słowa: dzisiaj tego nie będzie, bo nie ma Eucharystii, sakramentu, będzie tylko obrzęd komunii. Kiedy wypowiadane są słowa: bierzcie i pijcie, to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. Ślady. Jesteśmy tutaj. Również i z doświadczeniem tego Wielkiego Postu. I chociażby sakramentu pokuty, kiedy usłyszeliśmy te słowa rozgrzeszenia, jako znak i potwierdzenie: zobacz, na swój sposób korzystasz z tej ofiary, z tego znaku. Przyjmij, ile mamy w naszym życiu tych sakramentów. Są może pośród nas dzieci, które się przygotowują do pierwszego. Oni dopiero zaczną. Sakramentu pokuty. I to są właśnie te ślady. My jesteśmy jako wspólnota Kościoła tą szatą Jezusa. I każdy z nas jest takim znakiem. I znowu jako rozwinięcie tego, że jesteśmy ważni. Bóg potrzebuje nas, jednocześnie wpisuje w nas to wszystko, co jest właśnie znakiem i zwycięstwem Jego życia i potwierdzeniem, że On jest. I ostatni moment refleksji. Kiedy Jezus umarł, przebił żołnierz Jego serce włócznią i wypłynęła krew i woda, jak zaznaczył to Jan. Mamy przed oczyma wizerunek Jezusa miłosiernego, zypywającymi z serca tymi strumieniami krwi i wody. I to jest ten kolejny znak. Jesteśmy tutaj, aby z całą nadzieją przyjąć, że to, co jest darem Boga, Jego miłości, jest ciągle nam ofiarowane. Mamy szansę na nią. Chcemy ją jeszcze lepiej przeżyć, chcemy ją jeszcze lepiej odkryć, chcemy ją jeszcze lepiej ukazać. To nie są dalekie słowa. Jestem wśród ministrantów tutaj. Każdy z was ma tutaj swoich bliskich. Zawsze można coś lepiej. Zawsze można krócej odpowiadać mamie i tacie na ich prośby i można tutaj mnożyć różne rzeczy. Jesteśmy tutaj we wspólnocie tych, którzy niosą życiowe powołania. Zawsze można lepiej. Chociażby idąc za pragnieniami, które mieliśmy, kiedy wchodziliśmy na tę drogę, ale również przyznając się i potwierdzając, że na tej drodze mieliśmy też okazję odkryć i potwierdzić, co jest piękne, co może być jeszcze piękniejsze, co jest rzeczywiście siłą i mocą małżeństwa, rodziny, kapłaństwa, życia konsekrowanego. I Bóg mówi: niech to żyje. Niech to przylgnięcie do krzyża będzie takim potwierdzeniem i znakiem, że to
naprawdę może żyć i żyje. A my chcemy to odnowić, potwierdzić i zanieść innym. Amen.